Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mistrzu, a to kolejny odcinek z mojej serii Zagrajmy w Diablo 3 Reaper of Souls. W poprzednim odcinku przeszliśmy górne obwarowania i pomogliśmy wznieść katapulty. No i właśnie te katapulty podnieśliśmy 3, udało się i mamy teraz wyłom w twierdzy. Znaleźć drugi poziom podziemi twierdzy. Idziemy. Tak zdradzę wam, że są 3 poziomy, a na końcu jest boss, którego z łatwością pokonamy. No widzicie? Demony nawet w mieście są. Zapytałbym, czy dobrze się czujesz. Trudno to nazwać zasadzką. Pamiętasz, jak 30 lat temu barbarzyńcy próbowali tego samego? Próbowali cię porwać, prawda? Myślałem, że oszaleję ze zmartwienia, ale przyprowadzili cię 2 godziny później i przeprosili. Przemówiłam im po prostu do rozsądku. Garma wciąż przysyła mi czasami trochę skór. To najmilszy porywacz, jakiego poznałam. No, no widzicie, znajomości na wszelkie sposoby można zawrzeć. Widzisz tego nieprzyjaciela? Wyprawmy go na inny świat. Już przeciwnik. Trzeba ich po prostu pokonać. Jedziemy, 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 nie mają szans. A tu są już szkieleciki, które lubimy, więc łatwo sobie z nimi poradzimy. Dobra, jeszcze ten został. Ładnie poszło. 10. Mamy ożywieńców i możemy coś z nimi zrobić. Tutaj można to niszczyć i otrzymać premię do szybkości. Jest dużo takich rzeczy. Bardzo fajne rzeczy. Szkieleciki, szkieletowy maruder. Prawie jak z zestawu marudera. Dla łowcy demonów. Nowa wiedza. Rozpruwacze dusz to wrogowie wszystkiego, co żywe. Stworzenia owe zrodzone są z nieskończonej zawiści, która rozpala piekło. Szybkie i zwinne rozpruwacze pokonują dystans dzielący je od zdobyczy, czepiając się jej jęzorami i wskakując na ofiarę. Gdy już to zrobią, nie da się ich odgonić, bowiem od razu zaczynają ucztę. No widzicie, szybka biesiada. Ładnie nam pójdzie, jak są takie szkieleciki. Nieruchawe, mało HP mają. To szybko się je pokona. Rozkładaj się i gnij! To można rozwalić już. Golem jest mocny. Na 2 hity bierze szkieleta. To jest dopiero materiał na przywódcę. A tu jest skrzyneczka, możemy sobie wziąć coś. Ale za to ogień rani i trzeba na to uważać. O, teraz mamy armię.
10, to dopiero moc. No i kolco zwierzy jakieś. Lodowe kolco, grzbiet. Mamy ich tu sporo. Zaraz level nabijemy. 66. To dopiero będzie wydarzenie. Niezwykle imponujące. Dobra, umiejętności. Jakie to zdobyliśmy? A, tylko pasywki. Krew za krew. Blada z przerażenia. Serce mi pęka na samą myśl o tym, co teraz przechodzi. Podniesienie kuli zdrowia usuwa koszt zdrowia kolejnego zaklęcia krwi. Efekt ten kumuluje się maksymalnie 10 razy. Zamiast czego? Co to są ożywieni stronnicy? To są ożywieni stronnicy? Chyba nie. A może? To zamiast tego weźmiemy to. I będzie lepiej. Nie wiem, co się za mną sznuje, to chyba... A już wiem, ta jedność żywiołów. To właśnie to jest. No, tu mamy niezłe pole do popisu. Będą z ciebie ładne zwłoki. I 10 bez problemu tu nazbieramy. Lubię takie kubki, szczególnie w głębokich szczelinach. Dobrze, jeszcze możemy podnieść. 10. Znowu, tam sporo wrogów było. Ale jakoś za nami nie idą, to jest słabe. Powinni iść. Piechurzy i golem dopiero wali. Dobra, jest lodowy kolcogrzbiet na hita, ten też. Zoom nie był potrzebny. Wszystko, na razie wszystko. Idzie nam bardzo łatwo. Z elitami też. No widzicie, tu jakiś szkielet jest obok mnie i on właśnie atakuje drugi raz. No tu jakieś wsparcie sobie weźmiemy. Zawsze to szybciej. Dobra, udało się. Padła zbrojka. Lepsza, jak coś powrzucamy. A my powrzucamy. Ale nie teraz chyba. Dobra, to się prawie połączy.
Już mamy z głowy, nie musimy tamtędy iść. Znowu. Krew za krew. Aktywne, dobrze. Tu już nic nie ma, jest tylko jedna droga, którą pójdziemy oczywiście. Prosto do Guhoma. Podnosimy co możemy. Ruszamy dalej, masakrujemy. Ciekawe ile przedmiotów mi się uda zniszczyć. Jest najwięcej przedmiotów, najwięcej można zniszczyć. Gdzie indziej tyle nie ma. No to czasami jest jakieś poboczne zadanie albo boss. Dobra, jest boss. Dobrze. Bijemy, bijemy. Co możemy. Trzeba uciec, ale mnie zamrozili w drodze. Czekajcie, tu żywieńcy będą. No i od razu lepiej. Nie tak łatwo nie pokonają. Bratce siły. Dobrze, że jeszcze puściłem to życie wcześniej. To przynajmniej tyle było. No, tych od razu zniszczymy, żeby już nam nie przeszkadzali. W walce z bossem. Chociaż boss już pada i tak. Nieważne. I padł. No to w walce ze sługusami nam pomogą ożywieńcy. I jest. No i chyba nic więcej nie ma. Możemy ruszać do przodu. Jest drugi poziom podziemi twierdzy. I punkt nawigacyjny na pierwszym. Idziemy do drugiego. Jesteśmy na drugim. Są podstępne. Nie cofną się przed niczym, żeby zdobyć twierdzę, a wraz z nią cały świat. Teraz mamy znaleźć wyłom, ale najpierw historia twierdzy Bastionu. Wiele wieków temu król Korsik wzniósł na północy twierdzę Bastionu, aby okiełznać groźnych barbarzyńców. Po latach wojennych niepowodzeń sfrustrowany władca poprowadził ogromną armię z fortecy na północ, aby raz na zawsze pozbyć się barbarzyńców. Nikt nie wrócił żywy. No niezła akcja teraz jest. Przyznacie. Ożywieńców będzie tyle, że wow. Jest 10. Mamy siłę. Jeszcze zwłoki pominąłem. Któreś. Twoja śmierć nadchodzi. Dobra, 10. Do walki przystąp. O, i demoniczny trzęsiciel. To jest dopiero trudny przeciwnik. On potrafi zatrząść ziemią. Nowa wiedza. Zazwyczaj ich przybycie zwiastują piekielne wstrząsy. Behemoty owe poruszają się wolno i ociężale.
tłukąc potężnymi pięściami w ziemię. Wiele twierdz ugięło się pod naporem ich miażdżących uderzeń. Jeszcze więcej przeciwników piekła padło ofiarą ich gniewu. Modlę się, by nigdy więcej nie pojawiło Muszę się czekać. W naszym świecie. Dobra, jeszcze tu trzech. Mamy dziewięciu. No i kasujemy. Szukamy wyłomu. Na tym poziomie będzie. Nie na kolejnym. Dobra, budki lepsze. Zbroje zostawiamy oczywiście. Przyda nam się na pewno. Dobra nasza. Wyręczają golema ożywieńcy. O, akurat 10, jak ładnie wyliczono. No, mają sporo damage'a. O, i tu jeszcze boss. Ładnie się wpasowali. Kasujemy, kasujemy. No, nawet nie mają szans. Te siły wroga. Nie muszę ożywieńców mieć, żeby ich pokonać. Nie mogę tego zrobić. Musieliśmy życie cyknąć, żeby nie paść. I teraz jedziemy. Prawie. Jeszcze zraz. Dobra, kilku tych zatrudnimy. Siedmiu. Jest. Dobra. Nic ciekawego, ale trudno. Wyłom powinien gdzieś tu być. Coś przegapiliśmy? Nie, idziemy dobrze. Tak zastanawiałem się, czy moi też jednorazowi, jak wybuchają, ale chyba tak, bo przyjmują efekty istoty, którą ożywiłem. Teraz jest rozwidlenie na dwie strony. Trzeba pójść dobrą stroną. Szybki zerwiłę. Się odłącza głowę od karku. Znaczy kark od ciała, no. O to chodziło. Trzęsiciel. Dobra. Poradziliśmy sobie z nim. Ale czeka nas jeszcze więcej niebezpieczeństw. Pyk, 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 miażdżymy wszystko. No tak to można. Dziesięciu. Teraz w ogóle szybko pójdzie. Pochłania cię. No widzicie? Słabość. Stoję w tym, co niby zadaje dużo obrażenia i jakoś nic mi się takiego nie dzieje. Moje rany są głębokie. Ale Asklepios jest, to ważne. Odzyskałem zdrowie.
Wyprawiliśmy na tamten świat potężnego wroga! I bardzo dobrze. Niech sobie nie myślą, że my jesteśmy słabi. Dobra, ustawimy się dobrze. I znowu rozwidlenie kolejne. Jestem ranny. No, mapę przez przypadek włączyłem. Ożywienie prawie jak w Diablo 2. Bardzo podobne. Tam można ilu się chce wrogów, a tylko 10. Tam bardziej 20-30. No dobra, powoli jest kolejny przeciwnik. Dobra, akurat tam gdzie chcę. Walczy tam gdzie są wrogowie. Ten szkielecik. Oni już nie mają szans. Przypadają, został ostatni, co on może zrobić? I już. Kostka wypadła lepsza, ale dwuręczna. Tam się nie opłaca, mamy empiryjskiego posłańca. Oj, nie chciałem tego kliknąć. Ale dobra, już nieważne. Na hita? Nieźle musiałem przywalić. Kilka rozwidleń i się zgubimy już. Coś złotego jest. Skrzyneczka, no super. Sporo dobrych rzeczy na pewno. A właśnie, że nie. Teraz musimy wrócić do miasta. Od razu się teraz wrócimy. Później coś pokombinujemy. Zbroję oczywiście zostawimy nietchniętą. Żebyśmy mogli do niej klejnotki wrzucić. Na pewno mamy sporo materiałów. Naprawa była? Była. Zawsze się naprawiam automatycznie. A, to dalej. I coś jeszcze nie, tutaj na przykład witalność. I jeszcze jedną. Oto i nam to coś dodaje, bardzo dobrze. To niech sobie idzie do kolejnego. Odzyskiwanie materiałów. A my sobie idziemy w dalszą podróż, żeby wykonać zadanie. Upadek barbarzyńców, część pierwsza. Miałem wielkie szczęście, że poznałem skomplikowaną historię barbarzyńców. Jednak o genezie tych potężnych wojowników mam w najlepszym wypadku mgliste pojęcie. Legendy mówią, że to dzieci Bulkatosa. Starożytnego potrzeba więcej czasu, siły, męstwa i odwagi. Byłem znaleziony, ale jeszcze tam chyba 3 czy 4 rozwidlenia nam zostały. Na razie tu nie idziemy. Ale będziemy widzieli na mapie, że coś tu jest i że trzeba się wrócić. No, widzicie, jak ładnie wyglądam. Opiewam je pierścień. Właśnie na którym to poziomie? Na
trzecim jest taki fajny boss tych demonicznych trzęsicieli. On to dopiero jest fajny. Więc wypróbujemy na nim swoją nową broń i zobaczymy, jak szybko go pokonamy. Obecne fortece nie są tak mocne, jak ongiś bywały. Nic dziwnego. Brakuje środków, by takie tworzyć. Tak. Ciekawe, ilu ludzi zginęło przy budowie tego miejsca. Dobra, tutaj mamy takich. Zawsze to lepiej rzucić słabość, czy to co? Pijawka, żeby wyssać życie. Nie możesz zebrać myśli. No i po prostu ich ćwiartujemy. Ożywieńców mamy dość. Ale zawsze mogę stąd skorzystać i narobić więcej. O, właśnie, jest demoniczny trzęsiciel. Chcę naszych ożywieńców zbić, ale mu się to nie uda. Padł już, skrajnie wycieńczony. O, a tutaj co jest? Prawdziwa masakra. Wzywa cię twój grób. Dużo wrogów na pewno. Dobra, jest. Myślałem, że to jakaś elita, a to zwykły wróg. W liczbie mnogiej oczywiście. A to się chyba połączy, nie będziemy musieli tak przechodzić wszędzie. Upadek barbarzyńców, część druga. Dzieci Bulkatosa osiadły na północnych stepach, obszarze znanym obecnie jako Ponure Ziemie. Wiodły głównie plemienny i nomadyczny styl życia, choć założyły kilka osad, jak Sesheron i Harrogat. Muszę czekać. Rządziła nimi grupa poważanych byłych wojowników, znanych jako starszyzna. Czekajcie, to było ciekawe, jeszcze raz. Dzieci Bulkatosa osiadły na północnych stepach, obszarze znanym obecnie jako Ponure Ziemie. Wiodły głównie plemienny i nomadyczny styl życia, choć założyły kilka osad, jak Sesheron i Harrogat. Rządziła nimi grupa poważanych byłych wojowników, znanych jako starszyzna. No widzicie, tu dużo ważnych informacji o tych barbarzyńcach jest. Trzeba na to uważać. Czekajcie, może premię do szybkości dostaniemy. Ale wszystko zniszczyliśmy. Nie ma co więcej. Chyba, że jeszcze to. Ale to wszystko mało. No dobra, mamy dojść do tego wyłomu. Później wszystko się okaże. Co trzeba zrobić? Trochę jeszcze drogi jest, ale nie ukrywam, że się zbliżamy. Patrzcie, jakie super ujęcie. No to jest po prostu te drzwi. Wrota z pochodniami to po prostu klasa. No, niby to nekromanta wygląda jak krzyżowiec. Przybywasz za późno. Mój wygłodniały sługa jest już w twierdzy. Pożre twoje truchło i twych
przyjaciół. No i to tyle. Osmodan tak się o nas wypowiedział. No, jakieś składy. Ładnie to wygląda, tylko widać, że tu ten wyłom nieźle ochładza tą twierdzę. No i poziom trzeci twierdzy będzie przez nas wyeksplorowany w następnym odcinku, ponieważ mamy już 30 minut. A ja myślę, że wam się podobało. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, łapkujcie. Ja byłem Mistrzu i się z wami żegnam. Cześć!